Nie ma to jak jeździć po całej szerokości autostrady. Coś pięknego. Szał w biały dzień. Co do tego białego dnia, to szczerze mówiąc, muszę przyznać, że ta U2, ta noc dodawała wyjątkowego klimatu całej grze. W tej sferze tuningowanych aut, nie? Ogólnie twórcy w U1, U2 inspirowali się na tej serii filmów Szybcy i Wściekli. Pewnie tam też głównie te nielegalne wyścigi, to wszystko się w nocy działo. No i ta noc pasowała do tego, nie? A tu dali dzień. Trochę to mimo wszystko zepsuło, nie? Szczególnie zarąbisty efekt był, jak się wmontowało w U2, czy w U1 też był neony, nie? Jak tam była noc i te neony, to zarąbisty efekt był. No, a tu przez to, że zrobili dzień, to musieli zrezygnować z tych neonów. Tyle. Pim piri pim pim piri diri pim piri pim. A bo w U2 też fajny był taki efekt, jak się ruszyło z nitrem. Startnęło z włączonym nitrem, to pojawiała się taka fajna, pojawiały się takie fajne dwie czerwone smugi światła z dzielnych świateł samochodu. Coś pięknego to było. Okej, okay, wszystkie wyścigi zaliczone, więc zasłużyłem na herbatkę. Teraz pościgi. Zobaczmy, jak mi to pójdzie. O! Jesteśmy w Rockport. Tak więc pokażę wam tutejszą autostradę. Tu też jest autostrada. O jest, chopie. Matko jedyna. Porządnie przyspieszyć nie można, bo zaraz mnie gubi. Sorry. Jeszcze raz. To.
No tym razem nie hopię, nie zgub, okej? Wbrew pozorom chcę, żebyś mnie gonił. Mimo wszystko. Jezu, on ma ruchy, matko jedyna. To mu dał prawko. Ucieczka z miejsca wypadku, jak go nawet nie tknął. Uderzając tą tego tira z naczepy zleciały te samochody, które wiózł. Tak na marginesie. A teraz przejedziemy se na tą drugą autostradę. Taranowanie. Powiesz. Jeszcze dwa wykroczenia muszę popełnić. Kurde, co fale mi się udało jakoś ominąć te rincho. Wykroczenia zaliczone. Ale mam łogon niezły. Ciu, nie dojdzie do tego czwartego poziomu, to minie. Cover. No już ich mniej. Trzeba uważnie wypatrywać. No właśnie, o tym mowa. Rincho. Ten co tu robi? Trzy minuty. Teraz muszę wolniej jeździć, bo chyba mam jednego za sobą wino, więc... Skrót się na coś przydaje czasem. Dzięki niemu uniknąłem kolejnych rinczo. O, blokada. Ale bez kolczatki. To nie ten poziom poszukiwań jeszcze. I
Trochę to jeszcze potrwa, i tak jeszcze mam dwa inne kamienie milowe, więc... No tak to... Tak to właśnie w tej grze wygląda, że... Z czasem te pościgi się... Znacznie wydłużają. Bo te kamienie milowe są coraz bardziej wymagające, nie? Że tu kolczatki, które są dopiero na czwartym poziomie. Tu pościg musi coraz dłużej trwać. Czy coś. O Jezus, przed Rincha ładnie. O, próba czasowa. Zważcie też na jedną sprawę. Na razie jadę tak, że nie uciekam przed nimi, bo chcę zrobić te kamienie milowe, nie? Ale jak je zrobię, to wyobraźcie sobie potem, jak będę męczył się z tym, żeby uciec od nich. I oni się dusi pojawiają, jeden za drugim. Jak wystrzał. Jeszcze jeden i będę... Kurde. Ja już też był uderzony. Wcześniej. No jeden mi brakuje jeszcze do tych... Bo widzieliście tą bezsensowność tej blokady. Na jednej nic tej, no bo... Ustawiona, a druga strona była wolna. Zobaczcie. Ej. Kamień zaliczony. Teraz czekać, męczyć się, aż dojdzie do kolczatek. Ale wiecie co? Zrobię to inaczej. Wow. Spróbuję jakimś cudem zakończyć teraz ten pościg. Bo wiecie, nie jest już aż tak łatwo. A teraz większość kamieni już mam zaliczonych, więc potem minę kolczatki. A do czwartego poziomu nie ma aż daleko. A jeśli by mnie teraz złapali, to wszystko od nowa by szło. Dlatego... Próbuję jakoś zakończyć ten pościg. O! Blokadę ustawili. Tak jest bezpiecznie z tego względu, że teraz mi został jeden kamień do milowy te blokady. Do czwartego poziomu już nie będzie tak ciężko dobić. Więc to raczej szybko pójdzie, a jak miałbym znowu stracić wszystkie kamienie, bo przez to, że mnie złapią, to wiecie, nie, kurde, nagrywać drugi raz ten cały pościg, to nie byłoby ciekawie.
tight. These racers have everything planned out. I rolled these streets for a long time and never knew this was going on. Get out there and see how far this goes. I'll catch up with you later. Well. W sumie już... A nie, jeszcze... No ja, bo muszą być 4 kamienie. Zobaczcie. W sumie moglibyśmy teraz nawet fotoradar zrobić. Aha, jeszcze no, jedna rzecz do tego, co teraz zrobiłem, że teraz zakończyłem pościg. Przy kolczatkach jest ten problem, że jak się nie zauważy kolców, przez nie przejedzie, to jest od razu koniec pościgu, bo nie jest na, jadąc na felgach, nie jest się w stanie już w ogóle prawie ruszyć auta, nie? Po pewnym po chwili. Więc bardzo łatwo byłoby stracić te 3 kamienie milowe, które już nabiłem. Mógłbym teraz po prostu fotoradar zrobić i już wrzucić wyzwanie Jewels. Ale zrobię te kurczatki z tego względu, że im więcej notowań nabiję, tym lepiej, bo zawsze mniej pozostanie do nabicia przy następnym przeciwniku, nie? Dwa i pół stopnia, tego to mówię, zostało do 4 poziomu. Na tym 4 poziomie oprócz... oprócz bloka z kolczatkami pojawia się też jeszcze jeden rodzaj przeciwnika policji. To znaczy ten śmigłowiec, o którym była już mowa wcześniej, to znaczy... Mija chyba to mówiła. Widzicie, jak wszystkie auta poleciały, znaczy... to jest też jeden z dobrych sposobów na te radiowozy. Dobrze mnie wyceluje. W odpowiednim momencie znaczy zrzuci te auta, nie? Tędy pojada. Kurde. Czwarty poziom poszukiwałem, będzie na tym Mitsubishi. Kajmanie nie będzie prawie wcale. A wolałbym nadal Mitsubishi używać do pościgu. Trochę nie. W zły sposób to wyszło. Ale się ładny ogonik zrobił za mną. Czerwono, biało, niebieski w trójkąciku. O! O, pierwsza blokada z kolcami była. Często już pojechałem, nie szło tego tak zauważyć, ale jak na filmie się zatrzymiecie, to będziecie widzieć. Od razu po... O, i teraz się na minimapie pokazał taki symbol śmigłowca, nie? Z takim zasięgiem jego widoczności. I przed nim uciec może nie w ten sposób, którym mija nam
zapodała, że się po prostu skryć pod jakimś zadaszeniem. Ale... nie trzeba koniecznie tego robić, bo w pewnym czasie kończy mu się paliwo i sam odlatuje. Ale jeśli jest, to naprawdę ciężko uciec. O, widzicie, już na przykład nie ma tego śmigłowca, bo paliwo mu się skończyło i... Kurde, no jeszcze jednej blokady potrzebuję. Jedźmy dalej, może jakiś się napatoczy. Ale coś wątpię w to. O, jest, na szczęście. No tak jechać, żeby kolce zauważyć i nie wjechać, nie? Aha. No niczego oni są. Jak na czwartym pójdziemy, tak łatwo ich zgubić, no. Jak się chce zgubić pościg, to się nie umie, a jak się chce utrzymać pościg, żeby zrobić kamienie milowe, to właśnie tak to jest, że częściej jest takie oczekiwanie. Przehamować trochę może, no, za późno. Wiem, teraz to nudne będzie dała do oglądania tego, bo ino jada przed siebie i czeka, aż jakiś napatoczy. Że już się prawie kończy oczekiwanie, to raczej się nie napatoczy. Kurde! Uła! Jednej blokady brakło. Jedna blokada jeszcze i by mógł teraz już zakończyć całkowicie kamienie. Co jeszcze raz? Teraz są już w ogóle też inne radiowozy, takie, jak ja to mówię, mafijne, takie czarne. Z małym kubutem, to znaczy... powinno się FBI to nazywać chyba bardziej. Dajcie te dwie blokady, ucieknę od wozu i będzie po robocie. Będziecie mieli święty spokój ode mnie. Tak, jeszcze raz. A ten pierwszy kajdan tak pito, kurde. Śmigłowiec. Chciałem to radiowóz. Daleka to było, wyglądało na czarny. O Jezu. Kurde, balans. No właśnie, nawet dobrze się to, że tak się stało, bo jak widzicie, respawn samochodu na ulicy, żeby stał, nie likwiduje tego paska aresztowania, nie?
O kurde, ostatnia karta, no trudno. Nie chciałem, żeby się tak to skończyło, no ale... Jeszcze raz, kurde, balans, no. Wybaczcie, że tyle razy, ale... Pierwszy raz uciekłem, teraz mnie Rincze przygłoździło, bo kurde nie zauważyłem. Prosto w mur wiał. Czy tak trudno postawić dwie blokady z kolcami, kurde? Wykroczeń już nie potrzebuję. To, że teraz kilka razy, już któraś z próba z kolei jest, to też doskonale pokazuje to, że dobrym pomysłem było zakończenie tamtego pościgu. Zobaczcie, w którym miałem już te trzy pozostałe kamienie milowe zaliczone. Nie zdziwię się, jeśli bym to stracił wszystko, nie?